Tradycyjnie zachęcamy do gorącego dopingu dla obu drużyn podczas ekstraklasy futsalu bez barier. Mam. Przed czasem, ale zaczynamy kolejne spotkanie, już przedostatnie w ramach dzisiejszej kolejki, trzeciej kolejki Ekstraklasy Futsalu bez barier, którą rozgrywamy w Radomiu. No i to spotkanie ma bardzo istotne, wysokie znaczenie, ponieważ jeśli siódemka je wygra, obejmie prowadzenie w ligowej tabeli i to ona będzie najbliżej Mistrzostwa Polski. Ależ ciekawie nam się to poukładało. Oje, nieporozumienie i teraz strata piłki po tym podaniu Adama Siemińskiego. Ja sobie w międzyczasie wrócę do czatu. Co decyduje o miejscu w tabeli w przypadku, kiedy dwa zespoły mają po tyle samo punktów? Już Ci odpowiadam, Adam. Najważniejszy jest w tej sytuacji bilans meczów bezpośrednich, bo Zamek ma 12 punktów, Lasotczak 12, no ale bilans bramek decyduje w kolejności dopiero drugiej. Najistotniejszy jest w tej sytuacji bilans meczów bezpośrednich, a ten lepszy ma Zamek Opolnica, wobec czego to oni mimo tej samej liczby punktów będą wyżej w ligowej tabeli. Natomiast oczywiście jeśli tutaj wygra siódemka, no to obejmie prowadzenie, pogodzi dwie zwaśnione strony. Trzymam kciuki za siódemkę, pisze Gabriela Sebastian Trutwin. Jest rolnik sam w Dolinie, który zapowiedział, że będzie także na tym spotkaniu siódemki z Widzewem. No i wspiera oczywiście swój zespół z Rudy Śląskiej.
Adam tutaj jako kibic siódemki oczywiście żywo interesuje się, w jaki sposób układana jest tabela ligowa. No ale właśnie, siódemka ma szansę na 13 punktów. Oczywiście trzeba w tym celu wygrać z Widzewem, który choć oczywiście jak na razie ma na swoim koncie same porażki, to widzieliśmy chociażby w starciu z Kielcami, że jest to potężny także zespół. Wojtek Nowara teraz przestrzelił. I od bramki Widzewiacy. Bardzo ładnie Brian Quist przechwyt i jest szansa dla Nowary. Długo zwlekał, ale zrobił to, co do niego należało. Jest bramka dla Wojtka Nowary i po 3 minutach oraz 4 sekundach prowadzenie obejmuje ekipa Bartka Miżińskiego. Mamy 1-0. Jadziemy po lidera. Kibicuję każdemu Shadow Tactics. Bardzo ładnie. Ja także tutaj wspieram każdy zespół tak, aby poziom naszej ligi cały czas wzrastał. Zarówno jeśli chodzi o Ekstraklasę, jak i o pierwszą ligę. Może zaowocuje to w przyszłości drugą ligą. No i będziemy te swoje rozgrywki coraz bardziej rozbudowywać. Teraz wyjechał z piłką poza bramkę zawodnik Widzewa z numerem 5. Który wielokrotnie pokazywał już nam swoje umiejętności w dzisiejszych zawodach, a więc Łukasz Tępiński. Pytanie pojawiło się, czy jeśli siódemka wygra, to będzie grała też jutro. No nie będzie grała jutro, bo jutro gra pierwsza liga. A więc no półka niżej, jeśli chodzi o nasze rozgrywki. Najwyższą ligą jest Ekstraklasa, w ramach której gra właśnie siódemka. Jest bramka! 2-0. A tym razem strzelcem chyba... Chyba był to Sebastian Trutwin. Więc mamy 2-0. Ile jest lig? Na razie mamy dwie. Na razie mamy dwie ligi. Ekstraklasę i pierwszą ligę. Także jeśli ktoś jeszcze nie jest zapoznany, to zapraszamy serdecznie. Jutro od godziny 9 będziemy rozgrywać mecze w ramach pierwszej ligi. Będzie okazja pooglądać nowych zawodników, porównać poziom, jak to wygląda. No i być może znaleźć nowe drużyny do kibicowania. Jest przejęcie Pawła Bielocha i nie ma bramki. Mógł sobie zrobić kolejny prezent na urodziny. Foty mogę robić wszystkim drużynom, ale w serduchu ino siódemka. No tak. Wiemy. I jakoś tak wychodzi, że te siódemki zdjęcia są najładniejsze w wykonaniu Adama Zaborskiego. Oczywiście żartuję. Zdolny fotograf. A na Pucharze Polski MKS siódemka będzie grać w finale w Rudzie Śląskiej. No czy w finale to nie jestem jeszcze w stanie ci powiedzieć. Nie mamy zaplanowanego przebiegu rozgrywek. To wszystko zależy od tego, jak będą prezentować się na parkiecie. Natomiast nie wiem, czy eliminacje już odbyły się w waszej strefie. Jeśli tak, to pewnie siódemka awansowała, podejrzewam. Bo to jeden z najmocniejszych zespołów w Polsce. A wtedy jak najbardziej będą grać w tym Pucharze Polski już centralnym. W tym roku, przypomnę dla niewtajemniczonych, mamy eliminacje do Pucharu Polski podzielone na 4 strefy. No oczywiście geograficznie, tak żeby nikt nie musiał przez całą Polskę gonić.
i te eliminacje, każda z nich wyłania trzy zespoły, co przy szybkiej matematyce daje nam 12 drużyn, które zmierzą się w turnieju finałowym. Serce oddam też całej rodzinie Futsal Bez Barier, super rodzina, super środowiska, kawałek dobrej, solidnej roboty, dokładnie tak. A, ty jesteś jej częścią już teraz, Adam. Siódemka już po turnieju eliminacyjnych wygrała go. No można się było spodziewać, ale dziękuję za informację, Adam. Jesteś na bieżąco. Zamek Opolnica wygra ktoś. Piotr Ptak chyba spóźniony trochę, bo może ma cofniętą trochę transmisję, bo Opolnica już jest po swoich meczach, już może się przebierać i w spokoju na trybunach oglądać pozostałe starcia. A jakie to są starcia? No oczywiście trwający pojedynek Widzewa Łódź i siódemki Rudy Śląskiej, a także na sam koniec dzisiejszych rozgrywek sekcja Bez Barier WKS Śląsk Futsal Wrocław zmierzy się z dogadanką KKN Kielce. W tym meczu także będzie wysoka stawka. Bo jego zwycięzca będzie na czwartym miejscu. Na trzecim pozostanie, no teraz już chyba na pewno Lasotczak. A pierwsze i drugie pomiędzy siebie. W sumie to nie. W sumie to zależy jednak od tego, czy tutaj wygra siódemka Ruda Śląska. Zaczął Nikodem Janus i tu już jest szansa, ale nie wiem, czy nie słyszał gwizdka. Grający z numerem trzecim Michał Halik. Już na szczęście może wracać do gry Adam Siemiński. No i krótko do Nikodema Janusa. Wybicie w wykonaniu Daniela Wierzbickiego. No i krótko. Adam Siemiński. Na lewą stronę. Jest tam Paweł Bieloch. Obok słupka. Pozdro dla Kapusty i Briana Kłysa i całej drużyny. Nie wiem, kim jest Kapusta, ale też pozdrawiam. Brian Kłys to oczywiście zawodnik siódemki Ruda Śląska. Finały Pucharu Polski 16-17 listopada w RSI, pewnie w hali na Halębie. Pewnie tak, Adam, bo tam mieliśmy w zeszłym roku rozgrywki ligowe w Rudzie Śląskiej i bardzo fajnie one wypadły, także też tak mi się wydaje. Aczkolwiek nie jestem w stanie jeszcze precyzyjnie powiedzieć. Krótko rozegrana ta akcja i Adam Siemiński. No tak wyglądało trochę, jakby od niechcenia oddawał to uderzenie. Czuję się częścią Futsal Bez Barier i to dla mnie zaszczyt. Cieszymy się, że jesteś z nami, Adam. Ale jest z nami także Adam Siemiński, który właśnie wykonywał rzut z autu. Wraca do niego piłka. Siemiński na lewe skrzydło. Wraca znów do niego. No i ostro potraktowany po raz kolejny przez Łukasza Tępińskiego, ale w ramach przepisów nie milczał tu gwizdek arbitra. Fonfara. Tępiński nie zdążył do tej piłki. Rozgrający z numerem czwartym Paweł Wawrzyczek. Wezmę ze sobą na finał paru kibiców. No o to chodzi, rolnik. Oby tak dalej, bo zawsze niezwykłą atmosferę robi nam to, kiedy pełne trybuny dopingują swoich ulubieńców.
w trakcie naszych rozgrywek. Łukasz Tępiński, teraz to on leży na parkiecie. Miejmy nadzieję, że to nie jest żadna kontuzja, nic poważnego. Nie, już wznawia. No i to jest dobra sytuacja do zdobycia bramki dla drużyny Widzewa. Wawrzyczek do się... To nie jest Siemiński, to jest Bieloch. Znów Siemiński. No i strata. Ale coś tam się stało z jednym z zawodników Widzewa. 2,5 minuty do zakończenia pierwszej połowy. Wejście na finał będzie darmowe. Oczywiście, że będzie darmowe. U nas zawsze rozgrywki są otwarte dla wszystkich i zapraszamy serdecznie do hali sportowej za każdym razem, kiedy organizujemy nasze rozgrywki. Bardzo cieszą nas kibice przybywający na trybuny. Także wejście jak najbardziej darmowe i liczymy, że pojawicie się tłumnie w Rudzie Śląskiej. No, techniczne nieporozumienie tutaj w wykonaniu Pawła Chmielewskiego. Wawrzyczek, Wawrzyczek i trafia! Paweł Wawrzyczek. Mamy 3-0. No i siódemka już może grać z dużo większym spokojem. Oczywiście bilans bramkowy także się liczy, także na pewno nie mogą spuścić nogi z gazu. Natomiast... Nie muszą też już, coraz mniej muszą stresować się o to, czy uda im się wygrać i objąć fotel lidera. Jest kolejna bramka! Tym razem Mikołaj Burdun, autorem tego uderzenia. Osiem minut i 10 sekund za nami. A tymczasem Bieloch do Wawrzyczka nie dobiegł, grający z numerem 4 zawodnik po stronie siódemki. Krystian Fonfara prosto do Bielocha. Jest Wojtek Nawara. Mija rywala. Otwiera szansę Mikołajowi Wawrzyczek. Już tam pojawia się Nawara. Nie wiadomo skąd. Jest strzał, jest bramka. Był tam rykoszet, ale wydaje mi się, że to trafienie idzie na konto grającego z numerem 7 Wojtka Nawary. Pozdrawiam wszystkich. My także Cię pozdrawiamy, Shadow Tactics. 5-0 po niespełna 9 minutach. Już z dużym spokojem grają sobie zawodnicy siódemki Ruda Śląska. Ładnie urwał się teraz z podkrycia Łukasz Tępiński. Zaschło mi w gardło od tego komentowania. Ależ była tutaj szansa na kontrę. Urywał się Tępiński. Jest kolejna bramka, przekroczyła ta piłka linię. Tak, system Goal Line Technology mówi, że tak. A więc Michał Halik także dokłada swoją bramkę. Kolejny gol dla siódemki, tym razem bramka.
Jeszcze dużo goli trafił im MKS Śródemka. Wierzę w nich. Tak napisał Rolnik sam w Dolinie. No i nie sposób się nie zgodzić. Mają duży potencjał, żeby tutaj jeszcze parę trafień dołożyć. Mają też całą drugą połowę na to. Fonfara. Ciekawe, czy dołoży też coś drużyna Widzewa, która jak na razie z pustym dorobkiem bramkowym. Teraz zapraszam na krótką przerwę, po której wracamy na parkiet i będziemy obserwować mecz pomiędzy Siódemką a Widzewem Łódź bez barier. No i wracamy na drugą połowę tego starcia. 15 sekund już minęło. A my szykujemy się na drugą odsłonę tego widowiska. Kilka bramek podzielonych zespołowo pomiędzy zawodników Siódemki. No ale jeszcze pewnie będą chcieli trochę dołożyć. Bo po pierwsze, dzięki zwycięstwu w tym spotkaniu obejmują fotel lidera, a po drugie mogą podreperować swój bilans, jeśli chodzi o stosunek goli strzelonych do straconych. Są górą jakby emocje. Ta Siódemka jest mocna. Tak jak widzimy w tej niecudownej okazji. Widać, że się dobrze trzymają, dobrze grają. Tak, Siódemka, oj cóż, tutaj Adam Siemiński znowu ucierpiał chyba, czy inny powód był przerywania tej akcji? Zaraz się przekonamy, ale od rzutu wolnego wznawia drużyna Siódemki. No, Adam Siemiński potrafi, był... Tak, z dystansu potrafi uderzyć bardzo mocno piłkę. Tak, wygrał głosowanie na najładniejszą bramkę poprzedniej kolejki. W tym tygodniu masz już jakiegoś kandydata? Nie wiem, to wszyscy są jakby dobrzy w tą piłkę. Na razie nie ma problemu. Parę ładnych bramek oglądaliśmy, ale panowie musicie mi odsłonić, bo nie widzę boiska. Będzie ciężko komentować.
Jak widzimy, Płock już przebrany, już gotowy do drogi. Wracacie dzisiaj do siebie, czy zostajecie jeszcze? Dzisiaj wracamy. Idziemy balować. No jest powód do świętowania na pewno. 12 punktów na waszym koncie, a jutro będziecie oglądać pierwszą ligę? W telefonie. No i bardzo dobrze. To zapraszamy na transmisję. To ciekawe właśnie. Tak, tak, tak. Przede wszystkim tutaj będzie starcie Radomiaka z Tarnowem, a więc dwóch zespołów jeszcze niepokonanych. Same zwycięstwa mają jak na razie, więc zobaczymy, który z nich wyjdzie z tego starcia zwycięsko. A teraz Widzew będzie próbował zdobyć chociaż honorową bramkę w tym spotkaniu. Nawara wybija w trybuny. Ale jest czujny. Władek zdybał i już może podać tę piłkę, aby wróciła na parkiet. Daniel Wierzbicki. Zdecydował się wstrzelić ją dosyć mocno i doskonała sytuacja. Nie trafił teraz Łukasz Tępiński, tak jak sobie to zaplanował. Jak to się mówi, okazje mogą się mścić. Tak, mogą się mścić i na pewno chętnie zemści się siódemka. Być może w postaci Adama Siemińskiego właśnie. Dogranie do Sebastiana Trutwina. Ależ ładny tym zwodem minął dwóch, trzech przeciwników. No i znów Widzew. Po raz kolejny wykorzystują tę taktykę z dograniem na Tępińskiego, który jest walecznym zawodnikiem. Potrafi sobie kreować sytuację z przodu. Nawara. Christian Fonfara. No i zobaczmy. Co wymyśli Widzew? Być może, żeby... Może jakaś akcja konkretna może być? Jest szansa. No, na pewno nie pogardziliby honorowym trafieniem. Widzieliśmy w tym, jak KKN Kielce też przegrało. No i doczekał się kolejnej bramki trener Bartek Miziński, tym razem Sebastian Trutwin. Niestety przegrywają, jest 7-0. Niestety mówisz, czy kibicujesz Widzewowi? Siódemka, no mi się wydawało, że będzie lepsza właśnie i to pokazuje w tym meczu i z Opolnicą, jak pokazała. Tak, zdecydowanie mocny zespół i mocny kandydat także do mistrzostwa, ale to rozstrzygnie się w dwóch nadchodzących kolejkach, które zostaną rozegrane we wrześniu i październiku. Także czekają nas małe wakacje od rozgrywek ligowych, ale na pewno nie od futsalu bez barier, bo cały czas pracujemy na treningach. No i będą też inne eventy, o których opowiemy wam nieco więcej niebawem. Natomiast jeśli chodzi o ligę, będziemy musieli trochę odpocząć. Dobre dogranie. O, też ładny przerzut. Zatrzymany. Na jednym zawodniku, na jednym kontakcie jakby zatrzymany został. Paweł Bieloch. Kolejna szansa. Kapitana. A rzeczywiście, trafna obserwacja, zszedł z boiska Adam Siemiński. Jest bramka! Niestety jest gol. Adrian, podejdź do Nikosia i zrób z nim wywiad, bo on się tam nudzi na bramce. No, mała prowokacja ze strony Adama Zaborskiego. Dzisiaj jakby nie oszczędzali zawodników. Tak, tak, zdecydowanie nie mają litości. No. Dzisiaj przegraliśmy z Opolnicą.
Ile tam było? 11 do 3, dobrze pamiętam? Do 2. 11 do 2. Przegraliśmy. Niestety się nie udało. Ale myślimy o następnych meczach, żeby jakoś może ugrać coś jeszcze. No z całą pewnością. A wracając do Nikodema Janusa, to on właśnie w tej chwili dotknął piłki, także już się aż tak nie nudzi, Adam. O, teraz pięknie. Oj, jednak wyszedł. Wyjechał z tą piłką. I kolejna akcja dla siódemki. Siódemka przy piłce. Ach, się dopracują na tym boisku. Ach, zatrzymany niestety. Siódemka bardzo dobrze się trzyma przy piłce. Dobre zmiany są też właśnie od siódemki. Tak, to prawda, ma dzisiaj sporo zawodników ze sobą trener Bartek Miziński. No i pozwala mu to rotować. Tak, jakby grali z nami, to nie mieli tyle zawodników, ale teraz się okazuje, że mają konkretnie z kim pograć. Tak, dokładnie. No to wszystko często zależy od możliwości transportowych. Czasem jest większy bus, czasem mniejszy i od tego zależy, ile można. Niestety jest gol! Dla siódemki. Nie jesteś zadowolony z kolejnej bramki, bo oczywiście to sprawia, że wyprzedzają was w tabeli ligowej. Wiemy właśnie o tym. Nie żadna prowokacja, szanuję, widzę każdego szanuję, no i bardzo dobrze. Wydaje się, że siódemka wygra z Opolnicą, no ale udało im się wygrać. No my niestety przegraliśmy z Opolnicą, no czekamy na następne mecze. Tak, z perspektywy neutralnego kibica to dobrze robi dla widowiska, bo jednak gdyby na przykład Opolnica powygrywała te wszystkie mecze, to zrobiłaby sobie już dużą przewagę, no i można by było powoli ich nazywać mistrzami Polski, a tak? Jeszcze nic nie wiadomo. Nie wiadomo właśnie, co będzie w następnych meczach. Mogą jeszcze jakby stracić te punkty, no ale trzymajmy kciuki, że nam żeby się udało właśnie. Tak, sympatyczna drużyna z Płocka będzie się starała w debiutanckim sezonie zrobić jak najlepszy wynik. Dalej walczą. Ole, gol! Siódemka, jest gol. Numerem 8. Aha, z 8 gra Mikołaj Burdun, a więc to on jest zdobywcą. Hat-trick, niestety trzecia bramka wygrana. Tak, trzecia bramka w jego wykonaniu, a 9 dla całej drużyny. Albo i nawet 10. No także pogrom mamy, a teraz 11 jeszcze dołożyli. Tak jest, Paweł Wawrzyczek. Tak samo jak nas Opolnicy nie oszczędzają, no ale niestety jest 11 do 0. No. Jeszcze wyżej niż wy przegraliście z Opolnicą, nie? Tak, no właśnie, no chociaż dobrze. Bo oni nie strzelili bramki. A jak tam na obronie jeszcze Łukasz Kalka stanie, bo wierzę, że tak się stanie, to głowa boli, Adam Zaborski pisze. No to prawda, Łukasza brakuje akurat dzisiaj. Jest 9, właśnie ona weszła przed chwilą, zmianę poprowadził trener i wchodzi na boisko, odpoczął chwilę i jest gol. No, wrócił Adam Siemiński, wrócił w wielkim stylu. Adam Siemiński właśnie schodzi z boiska, wchodzi za niego następny. Czyli wszedł tylko po to, żeby strzelić bramkę? Na szybko chyba musiał jakoś to zrobić. Trener szybko zmianę poprowadził i jest gol. Ciekawa taktyka, ale skoro skuteczna. Ale zrezygnowany bardzo jest Widzew. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie, ale mi się wydaje, że Widzew już jest zrezygnowany, już im się nie chce bronić. Już właśnie widać że po Widzewie, że Widzew przepuszczają każdą jedną piłkę, którą dostają adresaci właśnie. No niestety, ale to tak właśnie mogą stracić gole dalej. Właśnie jakby dobrze w obronie jeszcze popracować, trener by mógł zmiany jakieś może. Ale niestety nie daje zawodnikom odpocząć, jak na razie widać. Nie oszczędzają. Trafna uwaga, bo tutaj jedna za drugą. No ale koniec, mamy koniec. Jednak siódemka jest pokonana, wygrał. 12-0 pokonali Widzew Łódź właśnie tak. No i mamy bardzo ciekawy mecz, a teraz przed nami Śląsk kontra
też teraz będziemy komentować, żeby wygrali właśnie, którzy z nami przegrali dzisiaj o 10:00. A więc może i wygrają. Śląsk kontra Kielce. Ja Ci dziękuję za pomoc w komentarzu. Do zobaczenia.